zarówno o wszystkich zjawiskach, które tutaj na Bałkanach Zachodnich dzisiaj mają miejsce, ale mówiliśmy również o kryzysie, który dzisiaj dotyka nasz region. Myślę przede wszystkim o, tutaj opisywałem panu prezydentowi w szczegółach, jaka dzisiaj sytuacja jest na granicy pomiędzy Polską a Białorusią, gdzie reżim białoruski wpycha migrantów, których sam do siebie zaprosił, wydał im wizy, zapewnił możliwości połączeń lotniczych. Oni przylecieli do Mińska jako goście Białorusi, tymczasem władze białoruskie, reżim białoruski, używając do tego umundurowanych sił białoruskich, spycha tych ludzi, traktując ich całkowicie przedmiotowo na polską granicę, gdzie dochodzi do zamieszek. My jako kraj członkowski Unii Europejskiej, my jako kraj członkowski w ramach Unii Europejskiej, także i strefy Schengen, mamy obowiązek bronienia europejskiej granicy, zwłaszcza przed migracją nielegalną, a migracja, która chce wejść do kraju poza otwartymi przejściami granicznymi, z całą pewnością jest migracją nielegalną. W związku z powyższym, proszę Państwa, no, wykonujemy swój europejski obowiązek i jestem wdzięczny panu prezydentowi tutaj po pierwsze za zrozumienie, po drugie za wsparcie, po trzecie rozmawialiśmy o tym również z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa, także tego militarnego. Ja zapewniłem pana prezydenta, że dzisiaj żadnego militarnego, czytelnego niebezpieczeństwa nie ma w tym kontekście, że jest to problem rzeczywiście no, spychanych wprawdzie na naszą granicę przez siły militarne, ale jednak osób, które są osobami cywilnymi, mówię tutaj o migrantach, gdzie ich nielegalne wejście na obszar strefy Schengen i Unii Europejskiej i Polski jest dzisiaj bronione przez siły również mające profil cywilny, czyli polską policję i Straż Graniczną. Wojsko uczestniczy tam tylko jako dodatkowe zabezpieczenie, więc problemu militarnego dzisiaj nie ma, ale proszę pamiętać o tym, że jest to blisko granicy Polski z Litwą, a więc jest to blisko strategicznego miejsca, jakim jest Przesmyk Suwalski, jedyny pas lądu nie bardzo szeroki, który łączy państwa bałtyckie z resztą Unii Europejskiej i NATO, w związku z czym jest to miejsce strategiczne i z całą pewnością Sojusz Północnoatlantycki powinien dzisiaj zwracać na to uwagę i bacznie obserwować. I cieszę się, że jesteśmy przez Sojusz Atlantycki dzisiaj także i wspierani, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego wraz z sekretarzem generalnym NATO są solidarne wobec nas i doskonale rozumieją i wspierają naszą postawę tutaj dopełnienia zobowiązań międzynarodowych. Narodowych, przede wszystkim tych zobowiązań właśnie związanych ze strzeżeniem granicy. To były główne tematy, o których rozmawialiśmy z panem prezydentem. Ja chcę tylko podkreślić, że cieszę się, że mogę po raz kolejny jako prezydent Rzeczypospolitej wspierać Czarnogórę wraz tutaj ze mną, z moją delegacją. Przyleciał kolejny transport szczepionek przeciwdziałających koronawirusowi. Mam nadzieję, że od tej strony będzie wzmocniona dzięki temu odporność społeczeństwa czarnogórskiego. To jest 60 tysięcy kolejnych szczepionek, które przyleciały razem z nami. Cieszę się, że mogłem je dostarczyć. Proszę Państwa, zapewniłem również pana prezydenta, że nasze przyszłoroczne przewodnictwo w OBWE to jest czas, kiedy Czarnogóra może na Polskę liczyć. Zapewniłem generalnie pana prezydenta o tym, że we wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem, z naszym wspólnym członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak również i europejskimi aspiracjami Czarnogóry, pan prezydent może zawsze na mnie liczyć jako prezydenta Rzeczypospolitej, także pozostajemy w bezpośrednim kontakcie i zapewniam państwa, że będę też ze swojej strony czynił wszystko, żeby te aspiracje Czarnogóry zostały jak najszybciej zrealizowane. Dziękuję. U składu z protokołem, prezydencji chce odpowiedzieć. Zgodnie z protokołem, panie prezydencie, odpowiedzą na po dwa pytania. Polska. Chciałabym zapytać pana prezydenta o to, jak ważne jest wsparcie krajów w tej części regionu, jeżeli chodzi o to, co dzieje się przy granicy polsko-białoruskiej i pana prezydenta Czarnogóry, czy nie obawia się rozszerzenia tych działań hybrydowych także na inne państwa. I dopytać jeszcze pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo przed naszym wylotem do Podgoricy rozmawiał pan prezydent także z prezydentem Niemiec, z Frankiem Walterem Steinmeierem, czego dokładnie dotyczyła ta rozmowa i czy też była reakcją na inną rozmowę Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką, który przecież nie jest uznawanym przywódcą przez środowisko międzynarodowe. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no jest sprawą oczywistą, że jestem zainteresowany jako prezydent Rzeczypospolitej państwa członkowskiego Sojuszu Północnoatlantyckiego
jak również państwa europejskiego, nie tylko w znaczeniu Unii Europejskiej, ale Europy w ogóle, w tym, aby znaleźć zrozumienie i wsparcie ze strony państwa członkowskiego Sojuszu Północnoatlantyckiego, jakim jest Czarnogóra, i państwa również leżącego w Europie, tak jak i my, jakim jest Czarnogóra. Więc jest dla mnie ważne to, że mogłem panu prezydentowi przedstawić w szczegółach tą sytuację, która dzisiaj jest na polsko-białoruskiej granicy, przedstawić w szczegółach także uwarunkowania, jak i wszystkie te elementy, które w sposób bezpośredni lub pośredni z tą sytuacją się łączą, czy też które z tą sytuacją można łączyć, jak również także i wynikające z tego potencjalne możliwe niebezpieczeństwa. To zrobiłem dzisiaj w trakcie naszej bardzo długiej rozmowy w cztery oczy z panem prezydentem i tak jak powiedziałem, cieszę się, że znalazłem tutaj zrozumienie i że pan prezydent otwarcie powiedział, że absolutnie Czarnogóra stoi tutaj we wsparciu dla nas jako także i państwa członkowskiego Sojuszu Północnoatlantyckiego i że ta kwestia bezpieczeństwa ma tutaj znaczenie fundamentalne. Natomiast jeżeli chodzi o moją rozmowę z panem prezydentem Republiki Federalnej Niemiec, Frankiem Walterem Steinmeierem, rozmowa z panem prezydentem jako taka nie jest niczym nadzwyczajnym, bo ja z panem prezydentem nie tylko spotykam się często, ale też bardzo często z nim rozmawiam przez telefon. Nie tak dawno mieliśmy poprzednią rozmowę. To są z reguły długie rozmowy. Ta wczorajsza akurat taka długa nie była. Przedstawiłem panu prezydentowi, jaka jest sytuacja na naszej zachodniej granicy, na naszej wschodniej granicy, granicy z Białorusią i jak my ją postrzegamy i powiedziałem panu prezydentowi, że z uwagi na oczywiste kwestie naszych zobowiązań europejskich, my tej granicy po prostu będziemy bronili i koniec. I tutaj może być spokojny, że my nie odpuścimy tej obrony granicy, bo my rozumiemy, jakie są nasze obowiązki w ramach Unii Europejskiej i będziemy je realizowali. Zapewniłem także pana prezydenta o tym, że jesteśmy gotowi do udzielania pomocy humanitarnej. To dlatego właśnie chcieliśmy wysłać na Białoruś kolejne konwoje z pomocą humanitarną dla migrantów, ale niestety nie zostały one przez reżim białoruski wpuszczone i utknęły na przejściach granicznych, ale wszystkie te rzeczy, które były w ramach pomocy na Białoruś wiezione, znajdują się bardzo blisko granicy i w każdej chwili, jeżeli tylko będzie to możliwe, mogą zostać dostarczone migrantom po tamtej stronie granicy. Natomiast przede wszystkim również udzielamy pomocy wszystkim tym, którzy na polską stronę granicy przeszli, bo oczywiście biorąc pod uwagę, że granica ma kilkaset kilometrów, takie sytuacje się zdarzają, ale do tej pory żadna wielka grupa migrantów, zwłaszcza działając w sposób siłowy, tak jak to się dzieje w ostatnich dniach, niestety, że dochodzi na granicy do zamieszek, wejść na teren Polski nie zdołała, za co jestem ogromnie wdzięczny naszym funkcjonariuszom, Straży Granicznej, Policji, jak również wspierających im żołnierzom, że no te obowiązki swoje wynikające ze służby dla Rzeczypospolitej, ale także z wykonywania naszych zobowiązań europejskich realizują. Oczywiście nawiązałem również do kwestii rozmów, które są ostatnio prowadzone. Przede wszystkim myślę w tym momencie o rozmowach, które, jak wszyscy wiemy, prowadziła pani kanclerz Angela Merkel w ciągu ostatnich dni. Tutaj no, powiedziałem panu prezydentowi, że krótko mówiąc, Polska nie uzna żadnych ustaleń, które zostaną podjęte, jak to się mówi, ponad naszymi głowami, że jeżeli ma dojść do jakichś ustaleń, które miałyby być dla Polski, dla polskich władz wiążące, czy które polskie władze miałyby w jakiś sposób wykonywać, to owszem, ale to będą ustalenia, które są podjęte wyłącznie przez nas. To znaczy przez nas, jeżeli w tych formatach, w których my bezpośrednio uczestniczymy, w których Polska bezpośrednio jest reprezentowana na odpowiednim dla danego formatu poziomie i że w związku z tym żadnych innych ustaleń po prostu nie uznamy i nie wypełnimy ich, bo nie będziemy wykonywali niczego, co jest podjęte poza nami. Jesteśmy suwerennym państwem, które ma prawo samo decydować o sobie i będziemy to prawo egzekwowali w sposób bezwzględny. W związku z powyższym no, pan prezydent mi powiedział, że rozmowa pani kanclerz Angeli Merkel zarówno z prezydentem Putinem, jak i z panem Łukaszenką, co osobiście wzbudziło moje zdumienie, bo rzeczywiście nikt z poważnych przywódców do tej pory z panem Łukaszenką, który sfałszował wybory prezydenckie, nie rozmawiał, ale że te rozmowy dotyczyły wyłącznie przedstawienia niemieckiego stanowiska twardego, gdzie mieli być skłaniani do tego, aby odstąpić absolutnie od atakowania granicy, aby zaprzestać generowania tego kryzysu, zaprzestać tego hybrydowego ataku na granicę Unii Europejskiej. Ja zwracam uwagę na tą kwestię granicy Unii Europejskiej, bo przypominam państwu, że to nie jest tylko atak na polsko-białoruską granicę. Tam to wszystko zaczęło się od ataków na białorusko-litewską granicę, bo
przecież taki był początek, była atakowana także granica białorusko-łotewska w związku z powyższym. W rzeczywistości jest to po prostu atak na granicę Unii Europejskiej, który w tym momencie akurat skoncentrowany jest na tej części granicy Unii Europejskiej, która znajduje się pod naszą polską ochroną. Ale w gruncie rzeczy my po prostu realizujemy nasze europejskie zobowiązania i mam nadzieję, że cała Unia Europejska, wszystkie państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej będą w sposób absolutnie jednoznaczny tutaj solidarne z Polską i z naszymi działaniami, które prowadzimy, powtarzam jeszcze raz, realizując swoje zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii. Traktujemy nasze członkostwo w Unii poważnie, jak również traktujemy poważnie wszystkie zobowiązania, które na siebie przyjęliśmy i liczymy na to, że będziemy także i poważnie traktowani.